cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowościach kosmetycznych. Dawno takiego filmu nie było, ja też zrezygnowałam z tego, żeby wrzucać takie filmy regularnie, ale ostatnio właśnie coraz częściej zaczęliście się pytać, czy będą jakieś nowości kosmetyczne, że tęsknicie za tym filmem, więc pomyślałam, że okej, usiądę sobie dzisiaj mamy niedzielę i porozmawiamy sobie tak na luzie o tym, jakie kosmetyki wyszły, co się ciekawego pojawiło i co o tym sądzę, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście zapraszam Was do oglądania dalej. Zacznijmy sobie może najpierw od rzeczy, które mam fizycznie. I to jest moim zdaniem jedna z takich bardziej gorących nowości, która niestety troszeczkę mnie zawiodła. Ja już nagrałam film z tym produktem, ale on dopiero będzie, jak dobrze kojarzę, w środę. I mowa tutaj jest o tych nowych korektorach z NYXA Bare With Me Concealer Serum. I teraz ja byłam bardzo podekscytowana, dlatego że wszyscy, u kogo widziałam ten korektor, no to mówili, że to jest najbardziej nawilżający, cudowny, taki no, najlepsza rzecz na świecie, szczególnie dla cer bardziej suchych. Ja sobie go wzięłam w rozmiarze... Ja sobie go wzięłam w odcieniu 01 Fair, kupiłam go w Rossmanie za 45 zł. Mam go też dzisiaj pod oczami i on ogólnie bardzo ładnie kryje, ale niestety, w ogóle to jest bardzo dziwna konsystencja, bo ja z jednej strony nie powiedziałabym, że on jest nawilżający, na pewno bardziej moim zdaniem jest ten z AA Healthy Wear i bardziej rozświetlający, to na pewno jest też lżejszy. Ale on po całym dniu niestety wchodzi w zmarszczki. Więc tutaj można by było pomyśleć, że faktycznie on jest nawilżający, no bo też przez to, że jest nawilżający, to jest może i lżejszy, więc też nie będzie aż taki trwały, żeby nie przesuszał, więc będzie wchodzić w zmarszczki i on właśnie wchodzi w zmarszczki po całym dniu, nie wygląda jakoś super świeżo, ale ja też nie czuję tego nawilżenia. I wydaje mi się, że to jest korektor, który właśnie zachowuje się jak korektor nawilżający, taki lżejszy, ale nie nawilża. Przynajmniej u mnie tego nie widać, więc niestety nie jestem z niego jakoś super zadowolona. To jest co prawda mój drugi dzień dopiero, ale czuję po prostu taki niedosyt, kiedy go nakładam, a więc tyle. Kolejna nowość, która się pojawiła na rynku i o którą Wy też bardzo często pytaliście, to jest to L'Oreal True Match Nude Plumping Tinted Serum i to jest procentowym kwasem hialuronowym. Mam go w tym odcieniu jaśniejszym i dostałam go w paczce PR-owej, tego akurat nie kupiłam. I od razu powiem, że w Rossmanie on jest naprawdę dużo, dużo droższy, bo on chyba kosztuje jakoś 80 zł, a na przykład na makeup.pl kosztował około 50, więc zdecydowanie lepiej go kupować online. Mam go też dzisiaj na skórze, więc możecie zobaczyć, jak on wygląda i też będzie osobny film, więc tutaj nie będę sobie robiła spoilerów, dlatego że pojawi się on w poniedziałek za tydzień, jak dobrze kojarzę, więc wtedy Wam powiem więcej. Ja też sobie go trochę lepiej przetestuję, żeby móc Wam później lepiej opowiedzieć. I kolejna nowość, która była też dla Was bardzo interesująca, to są te nowe toniki z Nakomi Next Level. Ja dostałam go w paczce PR-owej chyba od Ekobiecy, jak dobrze pamiętam, bo oczywiście one są też tam dostępne. I dostałam ten Brightening Face Toner. O, ja sobie zapisałam też właśnie, jakie są inne te toniki, bo jest właśnie ten rozjaśniający, jest Milky Face Toner i to jest mleczny tonik nawilżający z trehalozą, kwasem hialuronowym i mleczkiem z migdałów i tak szczerze mówiąc tamten zdecydowanie bardziej by mnie interesował. Mamy jeszcze Anti-Acne Face Toner i Purifying Face Toner. Tamten jest kwasem salicylowym, tamten jest, drugi jest kwasem glikolowym i niacinamidem, więc składowo wygląda to ok. Tutaj mamy witaminę C 2% i kwasy AHA. Myślę, że sobie go przetestuję, ale szczerze mówiąc po prostu nie mam dobrych doświadczeń z tym Nakomi Next Level. Wszystko zawsze było dla mnie za mało nawilżające i nie działało po prostu tak, jak na to liczyłam. On kosztuje około 20 paru złotych, więc też nie tak źle. No ale zobaczymy w ogóle, jak to ma... Aha, to ma po prostu taki atomizer, co nie może nie być najlepszą opcją, szczególnie jeżeli macie kwas salicylowy, czyli ten oczyszczający, no bo nie spsikacie sobie tak, bo jeszcze Wam wleci to do oka, co nie byłoby zbyt fajne, więc będzie trzeba albo na rękę psikać i wtedy, albo na jakieś płatki kosmetyczne. Zobaczymy, ale to jest właśnie to, co dostałam, więc no zrobię Wam update. No i kolejna taka hot nowość,
To jest rozszerzenie gamy tej do odbudowy bariery hydrolipidowej z Bielendy. I tutaj też dostałam paczkę z tymi rzeczami. W skład właśnie tej rozszerzonej kolekcji wchodzi regenerujący balsam do twarzy i ciała z ceramidami. Do twarzy jeszcze nie używałam, ale do ciała tak, ale to dopiero kilka razy, więc też ciężko mi jest jeszcze coś powiedzieć. Jest ceramidowe, serum odbudowujące, regenerujące, jak widać też już troszeczkę użyłam i to jest serum, które bardzo dobrze nawilża i właśnie uspokaja skórę. On ma troszeczkę podobną konsystencję do tego eliksiru, ale jest bardziej płynny. No i mamy jeszcze odżywczy krem pod oczy z ceramidami, bardzo mi się oczywiście podoba opakowanie, bo mamy po prostu pompkę i to też jest bardzo dobry krem, nie jest zbyt treściwy co prawda, ale bardzo ładnie nawilżany i bardzo ładnie się wchłania. To są moje pierwsze wrażenia, więc używam tego od tygodnia, więc też nie zbyt długo, ciężko mi jest coś więcej powiedzieć, ale ogólnie daję znać, że mam, że będę testować i będę dawać Wam znać. Przechodzimy teraz do rzeczy, których zrobiłam screeny, bo słuchajcie, tego nigdzie nie widziałam, ale Lumene wypuściło ostatnio sporo różnych pudrów, bo wypuścili utrwalający puder sypki za 80 zł, CC Color Correcting Powder i to jest prasowany puder korygujący w trzech odcieniach za 99 zł. Mamy Luminous Matte matujący puder prasowany w czterech odcieniach za 90 zł i mamy jeszcze Blur długotrwały puder prasowany z SPF-em 15 za 90 zł, tu chyba też mamy 4 odcienie. Nie są te pudry zbyt tanie, to jest akurat screen z e-kobiecej, ale same pudry wyglądają ciekawie. W ogóle też ten z tej Luminous Matte, matujący puder, ale jednak w nazwie mamy Luminous. No mnie zdecydowanie najbardziej zainteresował ten puder Blur, ale nie wiem, czy będę na razie kupować, bo ostatnio też kupiłam sporo pudrów, więc mam coś tam do zużycia. Dajcie znać może, czy Wy się na coś z tego skusiliście, jeżeli tak, no to jakie jest Wasze zdanie. Ale wcześniej byłam jeszcze na Minty Shopie i w ogóle jest cała nowa kolekcja Golden Rose, Miss Beauty i ani nie ma o niej ani słowa na Instagramie Golden Rose, nie ma też o niej ani słowa na Instagramie Minty Shop, tylko po prostu znalazłam te rzeczy w nowościach. No i w skład tej kolekcji wchodzą błyszczyki, to jest Glow Shine 3 Daily Gloss i on kosztuje 18 zł, mamy tutaj 4 różne odcienie. Dalej mamy pomadki matowe i to jest matte lip color, pomadka w płynie, też mamy 4 odcienie i tu jest napisane, że to jest pomadka o długotrwałej, lekkiej i wegańskiej formule, która zapewni ustom doskonałe pokrycie kolorem i w pełni matowe wykończenie. Mamy tutaj też takie składniki, które mają nawilżać, pozostawiać efekt miękkich i delikatnie powiększonych ust. I zastanawiam się, czy to jest to samo, co te standardowe pomadki z Golden Rose, czy to jest inna formuła. I one właśnie kosztują 18 zł. I mamy jeszcze w ogóle dwie palety cieni za 40 zł. I to są dziewiątki. Pierwsza to jest taka Nude Addict, czyli to jest po prostu paleta cieni neutralnych, naturalnych, takich na co dzień. I mamy dziewiątkę w takich szalonych odcieniach. I słuchajcie, nikt nic o tym nie mówił. Nikt nic tego nie pokazywał. Nic o tym nie wiadomo. I ja tak po prostu przypadkowo i też na żadnej innej stronie, tylko na Minty Shopie to zobaczyłam. Więc jestem bardzo ciekawa, o co chodzi. No nie ukrywam, że najbardziej z tego wszystkiego zainteresowały mnie te pomadki matowe, które mają nawilżać i co? I pozostawiać efekt miękkich ust i cały czas w ogóle powiększonych. Kusi mnie, żeby zamówić i sprawdzić, albo w ogóle, nie wiem, ja bym chciała się dowiedzieć, co to w ogóle jest za kolekcja. Czemu nikt nic o niej nie mówi i czemu nic nie wiadomo. To jest dla mnie bardzo ciekawe, bo też Golden Rose raczej nie wypuszcza takich, no nie wiem, edycji limitowanych czy kolekcji. Ostatnia kolekcja, jaka wyszła, to tak naprawdę była ta kolekcja Nude Look i to było parę lat temu. Po tym czasie po prostu, no nie wiem, wypuścili tam podkłady nowe i jakieś takie rzeczy, ale nie takie kolekcje. Więc uważam, że jest to dosyć ciekawe i pomyślałam, że Wam o tym powiem. Przechodząc już do Instagrama i do rzeczy, które sobie tutaj zapisałam, może przejdźmy przez całą kolorówkę i mamy tak nowy podkład z Max Factora, to jest Miracle Pure i on kosztuje 70 parę złotych, ale widziałam właśnie na jakiejś tej drogerii po 30 coś. I to jest napisane, że to jest połączenie makijażu z pielęgnacją, podkład ma kremową konsystencję, zachowuje się na skórze trochę jak krem, bo po roztarciu na dłoni rzeczywiście było czuć lekkie nawilżenie. Krycie jest średnie, a wykończenie naturalne, to jest akurat screen z beautynews.pl, to znaczy czytam, co dziewczyny napisały w opisie. I właśnie jestem ciekawa, bo wcześniej pojawił się ten Miracle Second Skin. Czym te dwa produkty się różnią?
Czy Wy jesteście zainteresowani porównaniem tych dwóch produktów? Bo wydaje mi się, teraz pytanie, czy ja w ostatnim czyszczeniu kosmetyczki, toaletki nie usunęłam sobie tego podkładu? Chociaż on naprawdę był spoko. Musiałabym zobaczyć, czy go mam jeszcze, więc jak jesteście zainteresowani porównaniem, to dajcie znać. Ale właśnie będąc przy tym całym trendzie połączenia podkładu i pielęgnacji, jest naprawdę sporo takich podkładów, bo mamy Herborian, czyli marka, która jest dostępna w Sephorze i to jest Super BB, czyli makijaż, który jednocześnie pielęgnuje cerę. Mamy tutaj składniki aktywne takie jak żeńszyń i niacinamid. Czyli to ma być właśnie pielęgnacja, kolorówka, krem BB, który ma realnie poprawić stan naszej skóry niby w 28 dni. On kosztuje na stronie Sephory albo 105 zł, jeżeli chcecie kupić mniejszą wersję, albo 195 zł, jeżeli chcecie kupić pełnowymiarową, więc to też nie jest jakoś super tanie. No ale jest to kolejny produkt właśnie z takiego połączenia kolorówki i pielęgnacji. Idąc dalej w tym samym temacie, Maybelline. I to jest Perfecto 4 w 1 Instant Anti-Age Whipped Matte Makeup. I to jest właśnie zdjęcie z Instagrama Maybelline, tego amerykańskiego. I to jest napisane, że to jest 4 w 1. Ona ma blurować pory, zakrywać wszystkie niedoskonałości, matowić skórę, wyrównywać kolory skóry i ma mieć lekkie krycie. Brzmi cudownie. I naprawdę bardzo mi się coś takiego podoba. Wydaje mi się, że to też może być w ogóle, teraz jest bardzo duży trend właśnie na takie produkty. I też jakiś czas temu Jaclyn Hill Cosmetics wyszła z czymś takim. Ona też tam miała kilka kolorów, ale mówiła, że jeden odcień pasuje do różnych tonacji i myślę, że to może też być coś podobnego. Czyli to może być stosowane albo jako baza pod podkład, albo jako zmieszanie z podkładem, żeby to jednak to krycie było większe, ale żeby też były te właściwości pielęgnacyjne. No jest to, nie powiem, ciekawe. Bardzo chciałabym, żeby to weszło do Polski, bo chętnie bym to spróbowała. Albo po prostu używać tego jako bazy, albo właśnie jako takiego coś mega lekkiego na skórę. I to są chyba w sumie wszystkie takie podkłady pielęgnacyjne rzeczy. Ale będąc dalej jeszcze przy podkładach, to Make Up For Ever HD Skin. I to jest niby taka poprawiona wersja Ultra HD Foundation. No i tutaj znowu mamy... O co też w sumie to mogłabym dalej kontynuować, bo to znowu jest połączenie pielęgnacji i podkładu, ale z tego co zauważyłam, bo obejrzałam parę recenzji, to jest to coś bardziej dla cer tłustych, że cery suche mogą być niezadowolone, bo on wcale tak fajnie nie nawilża, ale właśnie, jeżeli macie cerę tłustą i też chcielibyście takie połączenie pielęgnacji i makijażu, no to to może być coś dla Was. To z tego co widzę, że to jest wegański produkt, niekomedogenny, wodoodporny, potoodporny i on będzie kosztował pewnie w Polsce około 160 zł. Patrzyłam teraz chyba na Sephorze, to jeszcze go nie widziałam, no ale pewnie niedługo się pojawi. Ja w ogóle bardzo lubię testować korektory, więc jak widać, nawet jak pojawił się nowy, to od razu poleciałam i kupiłam. I właśnie w tym temacie nowy korektor z Diora i to jest z tej serii Backstage. Flash Perfector Concealer i tutaj mamy, że to jest pełne krycie, naturalne, rozświetlające wykończenie, wodoodporne, ma kosztować $30 i niby ma być lekki, czyli mamy z jednej strony pełne krycie, ale ma być lekki. Jeżeli chodzi o podkład, ten Backstage, to on na pewno nie był mocno kryjący, więc też ciekawe, że wypuścili w tej samej gamie, w tej samej powiedzmy, że kolekcji coś lekkiego i coś mocno kryjącego. Na pewno jak to się pojawi, to myślę, że jeżeli znajdę odcień, to chętnie tego wypróbuję. Myślę, że najpierw, bo wydaje mi się, że to jest dostępne ten Backstage w Sephorze, w Magnolii i raczej bym chciała pójść chociaż zeswatchować, żeby zobaczyć jaka jest formuła, jaka jest konsystencja. No bo jednak to nie jest tani korektor, a jeżeli już nawet po swatchu będę czuła, że on jest suchy, no bo jednak to pełne krycie troszeczkę tam zapala mi czerwoną lampkę z tyłu, to chciałabym sprawdzić, czy tak będzie, czy nie. Ale jeszcze właśnie będąc przy korektorach, to mamy nowy korektor z Urban Decay, który nazywa się Quickie. I on ma być, on niby tu jest napisane, że on już jest dostępny w Europie, ale nie widziałam go jeszcze, czekajcie, aż sprawdzę, bo teraz jak Was okłamuję, to będzie mi głupio. Więc wchodzę sobie na stronę Sephory. U nas jeszcze go nie ma, może niedługo się pojawi. Ale teraz tak szukam jakieś więcej informacji o nim i tak nie za bardzo mogę znaleźć. No ale zobaczymy, czy on się w ogóle pojawi w Polsce, bo skoro on powinien być już dostępny online, nie jest u nas. Dobra, wiecie co, już sporo przeszliśmy przez te takie wszystkie podkłady i korektory, ale mam jeszcze dwa.
I one są bardzo ekscytujące, więc może korektory. Superstay Maybelline 30 godzin. To jest właśnie z tej serii Superstay 30 godzin. I to ma być nasza najlżejsza, ale znowu najmocniejsza, jeżeli chodzi o krycie formuła. To krycie niby ma być do zbudowania. Ma nie wchodzić w marszczki, ma się nie ważyć i ma mieć lekkie uczucie na skórze. Czytając to, to jest dla mnie taki lekki oksymoron, że z jednej strony ma być taki najmocniejszy, ale znowu ma być leciutki. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Nie widziałam go w ogóle jeszcze w polskich drogeriach, ani nie widziałam go też w Rossmanie, ale jak się pojawi, to też bardzo chętnie go przetestuję. Co prawda mam korektory, które bardzo lubię. Ja jednak sięgam po te lżejsze, bo po prostu te lżejsze naprawdę są lekkie, a te wszystkie takie cięższe korektory, które mówią, że są lżejsze, no moje oczy, moje okolice pod oczami mają inne zdanie na ten temat. Ale też jestem ciekawa, ile będzie kosztować, bo na razie nigdzie nic nie ma, żadnych informacji, więc zobaczymy. I ostatnią rzecz obiecuję z podkładów. I to jest coś, co faktycznie nad czym się zastanawiam, bo to jest produkt z Danessy Myrix. Nigdy od niej nic nie miałam, ale obserwuję na Instagramie i no, ma ciekawe produkty. I to jest, słuchajcie, po pierwsze Yummy Skin Glow Serum, czyli to jest takie... Tu jest napisane, że to można używać jako rozświetlacza w płynie albo jako bazę. I mamy trzy odcienie, szampański, nie, mamy dwa odcienie, przepraszam. Szampański i taki, no, typowo złoty. I to ma kosztować $34. I mamy jeszcze Yummy Skin Serum Foundation. Jak w ogóle słyszę to Yummy Skin Serum Foundation, to chcę całą twarz zanurzyć w tym. I tu jest napisane, że krycie można budować do średniego. Mamy tutaj 26 odcieni z różnymi tymi podtonami, mamy kwas hialuronowy, mamy skwalan i też co jest fajne, to to, że to jest opakowanie wielokrotnego użytku, więc później dokupujecie tylko ten refill i to kosztuje $34, ma być dostępne 8 marca, czyli jak Wy to oglądacie, to jutro. No i co, czy Wy jesteście tym zainteresowani, bo w ogóle z tego co wiem, to Danessa Myrix chyba jest dostępna tylko w Sephorze i na Beautylish. Więc średnia jest dostępność, jeżeli chodzi o europejski rynek, bo Beautylish jest amerykański, więc pewnie będzie trzeba zapłacić jakieś cło. Ale no nie ukrywam, że ten podkład też jak oglądałam właśnie jej live'a, no wygląda ładnie. I wygląda na taki mega mokry, nawilżający i to jest, no nie ukrywam, że coś, co bardzo mocno mnie interesuje. Ja zauważyłam, że przez ostatni czas moja skóra naprawdę cierpi pod kątem tego, że cały czas jest jej za mało nawilżenia, mimo tego, że używam takiej pielęgnacji jak zawsze i zawsze wszystko było ok, a w ostatnim czasie po prostu wydaje mi się, że mam Saharę na twarzy, mimo tego, że nie mam żadnych skórek, po prostu mam Saharę bez skórek, więc jak słyszę wszystko, co nawilżające, to myślę tak. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani. Mam Wam tutaj też do pokazania dwa pudry. Pierwszy jest chudy, Huda Beauty i to jest The Cherry Blossom Collection. I mamy tutaj Easy Bake Loose Baking i Setting Powder w odcieniu Cherry Blossom. I to jest, myślę, że to jest puder odpowiedni dla bardzo jasnych do średnich. I on ma neutralizować i rozjaśniać takie właśnie under eye darkness. I ja faktycznie widziałam na TikToku, że dziewczyny używają takich bardziej różowych pudrów pod oczy, żeby właśnie je rozjaśnić i to ma kosztować $34. Na pewno to jeszcze nie jest dostępne w Polsce, ale jeżeli macie jakieś takie właśnie ciemniejsze zacienienia, to w ogóle nie było po polsku, pod oczami, to może różowe pudry właśnie fajnie się u Was sprawdzą, ale ja nie ukrywam, że bardziej mnie zainteresował ten, czyli nowy puder z Estée Lauder. Ciekawe, nie kojarzę w ogóle żadnych pudrów popularnych z Estée Lauder i to jest Double Wear Sheer Flattery Loose Powder. I to jest napisane, że to jest puder, który ma matowić skórę, ma być mega leciutki, ma mieć wykończenie takie sili jedwabne, ma dawać efekt blura i ma być idealny pod robienie zdjęć. Ma kosztować $45, więc no oczywiście, że sporo, ale w ogóle też to opakowanie fajnie wygląda. Jest takie bardzo klasyczne, ale takie ze smakiem, więc to też mi się podoba. Nie wiem, z tymi pudrami, to wiecie, z jednej strony w ogóle nie chciałabym używać pudrów, z drugiej strony chciałabym używać pudry i jak też widzę, że nowe wychodzą, to jestem podekscytowana, chętnie bym je sprawdziła, ale ogólnie nie wiem. Cieszę się, że wszyscy zrozumieliśmy. Nowa paleta Natasha Denona, Pastel Palette.
Ja nie chcę być niemiła. Ale ona mi się kojarzy z jakąś taką mega tanią paletą. Te kolory są takie z jednej strony pastelowe, ale z drugiej strony aż takie mdłe. Ja wiem, że pastele są mdłe, ale wydaje mi się, że też można było zrobić coś takiego, żeby to wyglądało trochę lepiej. Ale znowu, jeżeli macie palety typowo takie neutralne, no macie wszystkie palety i szukacie czegoś, żeby urozmaicić swój makijaż, no to to faktycznie może być coś ciekawego. Też patrząc po swatchach, wydaje się, że ta paleta ma jednak dobry pigment. No bo też wiadomo, że z tymi cieniami pastelowymi czasami jest tak nie do końca. Ona ma kosztować tyle, ile te standardowe palety i w ogóle chciałam się pochwalić, że zobaczcie, ja ostatnio w końcu kupiłam. Chciałam to kupić na... w nowym roku, nie było dostępne, to jest ta Glam Face Palette, więc mam palety na zawsze do nuny. Zrobiłam już pierwsze wrażenie tych dwóch produktów na TikToku. Cieni jeszcze w ogóle nie sprawdzałam, więc też chyba sprawdzę tam, ale na pewno też Wam pokażę to w jakimś filmie na YouTubie. Natomiast no, tej palety na pewno nie planuję kupować. Raczej jeżeli już używam czegoś pastelowego, nie używam. Przejdźmy teraz przez kilka produktów jeszcze pielęgnacyjnych, bo to myślę, że to jest bardzo coś interesującego, a mam mały insight, więc chciałabym się nim podzielić. Revox i to jest Plex. Nie muszę chyba tłumaczyć, czego to jest inspiracja. I to w ogóle wiecie, to jest też, że step 4, step 5, step 6, jest też step 1, 2 i 3, jak dobrze kojarzę. Tylko teraz po prostu zapisałam sobie tamte. Tak, jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I to jest dokładnie w ten sam sposób opisane jak Olaplex. Ale to nie jest Olaplex. To nie będzie zamiennik, dlatego że, słuchajcie, teraz będę mądra i dokładnie Wam powiem, co chcę powiedzieć, że Olaplex mają patent na główny składnik i to jest jakiś konkretny polimer. To jest info od mojej fryzjerki, pozdrawiamy Anię. I właśnie oni mają na to patent, więc nikt legalnie nie może używać dokładnie tego czegoś, co tak fajnie działa, co jest w Olaplexie, więc po prostu może się to okazać jako taki fajny szampon, czy fajny jakiś tam, jakaś kuracja, ale ona nie będzie działać na zasadzie, na jakiej działa Olaplex. To tak od razu Wam mówię, jeżeli byście to zobaczyły i stwierdziły, o jacie zamiennik, no to od razu mówię, że konkretnie zamiennikiem tego nie można nazwać, bo nie ma tych takich, tego najważniejszego, powiedzmy, że składnika. No ale może okazać się jako fajny produkt, ale ja raczej nie planuję tego kupować. I właśnie jak byłam jeszcze na Minty Shopie, to zobaczyłam nowe sera z Nature Queen. Miałam od nich kiedyś olejek do makijażu i był bardzo fajny. I to powiem, że w sumie te sera wyglądają też fajnie, bo mamy serum regulujące, nawilżająco-witaminowe i intensywnie liftingujące. I w sumie właśnie dawno żadnych nowości od Nature Queen nie widziałam, więc te sera mnie troszeczkę zainteresowały. Najbardziej to nawilżająco-witaminowe, więc jeżeli miałyście, to dajcie znać, czy warto się nimi zainteresować, a jeżeli miałyście, no to właśnie które i jak tam Wam się sprawdza. I myślę, że to chyba będzie wszystko z tych nowości, które moim zdaniem są ciekawe. Ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to słuchajcie. Makeup Geek zamyka się. Nie będzie już więcej marki Makeup Geek. I obejrzałam ten 6-minutowy filmik Marleny, która wrzuciła właśnie, który wrzuciła na swojego YouTube'a. I nie powiedziała w sumie nic więcej oprócz tego, że głównym powodem, dla którego stwierdziła, że zamyka firmę, były skutki po pandemii i po tym, że ona coś tam, bo to było tak, że ona w ogóle zrobiła cały ten rebranding i ona zrobiła go centralnie przed tym, jak pandemia się pojawiła. I ona wtedy to wszystko wyprzedała i powiedziała, że następna partia tych kosmetyków dopiero dotarła w drugiej połowie roku, przez co przez taki cały czas nie miała w ogóle żadnych produktów, żeby sprzedawać, no bo wszystko się tam wyprzedało, więc ogólnie ten rebranding poszedł dobrze, ale przez to, że były takie obsuwy we wszystkim, to po prostu no firma już nie była w stanie pociągnąć. No i nie oszukujmy się, że w ogóle pandemia bardzo mocno uderzyła we wszystkich przedsiębiorców, ale też wydaje mi się, już patrząc na samą markę, mimo tego, że ona zrobiła ten rebranding, to
on nie był aż tak ekscytujący, on nie był aż tak nowoczesny, przepraszam za tego ptałka, no chodź tu. To wydaje mi się, że nie był aż tak ekscytujący i że na początku ludzie faktycznie się nim zainteresowali, ale później nic więcej się nie działo. Ona też wcale tak dużo tych produktów nie wypuściła, nie stworzyła żadnego podkładu, żadnego korektora, z tego co dobrze kojarzę, została przy takich produktach pudrowych i tu wydaje mi się, że był też taki problem, że było za mało innowacji, jeżeli chodzi o jej markę. Ona cały czas bazowała właśnie na tych cieniach pojedynczych, co oczywiście jest fajne, ale też bardziej bym poszła wtedy w taką stronę tych cieni najbardziej unikatowych, a nie po prostu matowych brązów, które znajdziemy w każdej palecie i każdy ma jakieś tam swoje ulubione. I wydaje mi się, że tutaj też był ten problem, tym bardziej, że właśnie nawet Marlena mówiła w tym filmie, że korzysta z tych najlepszych laboratoriów i miejsc, gdzie się produkuje kosmetyki na świecie, to zastanawia mnie, dlaczego w takim razie nie poszła dalej, nie próbowała tworzyć innych kosmetyków w międzyczasie. No, troszeczkę przykro, że kolejna marka się zamyka, bo wcześniej w tym roku zamknęła się Coastal Scents, wcześniej jeszcze Becca i to, co jest też ciekawe, to Revolution, Makeup Revolution wykupiło BH Cosmetics, bo BH Cosmetics też zgłosiło upadłość, ale taką upadłość, że jeszcze funkcjonowali i że jeszcze tam jakieś produkty wypuszczali. No i właśnie Makeup Revolution ich wykupiło, więc teraz też pytanie, czy Makeup Revolution weźmie jakość cieni BH Cosmetics do swojej marki? Czy jaki w ogóle ma plan? No bo z tego co słyszałam, to kosmetyki BH Cosmetics, szczególnie cienie, są z świetnej jakości. No a Makeup Revolution, dobrze wiemy jaka ta jakość tam siedzi, no niezbyt fajna. Więc jestem bardzo też ciekawa, jak połączenie tych dwóch marek będzie wyglądało. Czy Makeup Revolution wchłonie BH Cosmetics, czy jednak Makeup Revolution zrobi osobny dział dla wszystkich osób do BH Cosmetics i BH Cosmetics dalej będzie BH Cosmetics. No jestem bardzo ciekawa, jak to się wszystko potoczy. Jestem też ciekawa, jak na przykład idzie w ogóle polskim markom, bo jeżeli chodzi o polskie marki, to raczej nikt się nie zamyka. Cały czas wypuszczają nowości, co oczywiście bardzo mnie cieszy, bo o to chodzi. Ale zobaczcie, że właśnie na amerykańskim rynku dużo więcej marek dużych, no bo Becca Cosmetics w Sephorze była, no niestety nie dają rady i muszą się zamykać. Dajcie znać, co Wy w ogóle o tym myślicie, czy będziecie tęsknić za Makeup Geek, czy macie jakieś produkty, które bardzo od nich lubicie. Oni teraz też na swojej stronie mają dużą wyprzedaż, żeby wyprzedać to wszystko, po prostu to im zostało na magazynie. Więc to chyba tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas ze mną i że zobaczymy się też w kolejnym filmie, więc teraz dziękuję Wam już bardzo za oglądanie. No i oczywiście widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa!